Cześć, witajcie. Patrzcie, ślimaki się zeszły, pinki. Ja daję pokarm od Zbyszka Prackiego. W szkiełku tutaj grasują ślimaki, ponieważ arlekiny są wstydliwe i w takich ilościach, jakie występują, czyli 10 sztuk, choć w sumie widziałem maluszka, nie wiem jakim cudem on przeżył, ale jest. No to może jest ich 11. Tutaj samiczka z jajkami wyszła na żer. Ona sobie raz przeszła z lewy linkę i tak miała do góry ten dziubek, ale widzę, że jej się troszkę już to bardziej tak prostuje ku przodowi. Tutaj kolejna. No z maluszków to nie poglądacie za bardzo tutaj. No, tam jest samiczka ładna. Dużo jajeczek nosi. Chyba ona. A nie, to chyba samiec jednak. No. Meszek rośnie sobie fajnie. Czy tam coś jest? O, jak widzimy, woda się wyklarowała na powietrzanie. Tutaj muszę dolać osmozy, muszę zamontować filtr osmotyczny, bo dopiero dzisiaj przywiozłem. Jeszcze nie miałem możliwości zamontowania. Szukam. Tu jakiś mniejszy krewetek. Może gdzieś się pojawiły, nie widzę. Nie bardzo widzę. No, miseczka pełna ślimaków. Tutaj będzie troszkę na odwrót. Tu nie będzie miska pełna ślimaków, tu będzie miska pewnie pełna krewetek. Tu też woda się wyklarowała. Sobie pochowały się na czarnym krzemieniu. Fajnie żerują. Tutaj widzę, że jakiś kamyczek. Serpentynit? Może. Może mylę, może nie mylę. Tutaj na powietrzanie nawala. O. Tam sobie chodzą. Meszek fajnie tutaj rośnie. Podoba mi się ten mech. Oczywiście on był cały czas, tylko że był zagloniony. Teraz już wygląda lepiej. Tam na gąbeczce również krewetki pałaszują, bo tam pewnie są jakieś smakołyki, mikroorganizmy i bakterie. Tutaj z przodu idzie samica z jajami. No, w większości procentowo genetycznie wygląda na spinatę, ale oryginalna spinata potrafi być ładniejsza, mieć ciemniejszą taką barwę, bardziej bordo. Te są takie bardziej wypłowiały. No niestety nie chorują jak spinaty, ale wizualnie są no, troszkę brzydsze. No, ale kiedyś dokupię spinaty, sobie jest po prostu wróci geny i może będą bardziej odporne na różne róbska. Ciekawe, czy da się zrobić zbliżenie jeszcze, czy mnie kamerka nie odmówi. Coś gubi. No, fajnie tak wyglądać samice z jajami. Żywe, przychodzące wylinki. Wczoraj miałem właśnie loty godowe. Może to jest ta samiczka. No nie wiem, jak szybko zachodzi ten proces. Bardzo fajnie one wyglądają. Mają takie duże łapki. To są bardzo duże spinaty. Znaczy bardzo duże. No w porównaniu do kardynałków, tak? Są po prostu duże. Gdzieś to zmyka, tu na światło dzienne wyjdzie. Montmonolit, tak jakoś się tak ta skałka nazywa, ma oddawać minerały. Dobra, zostawmy ją w spokoju. Tutaj wrzawa, widzicie, pełne szkiełko, nie ślimaków, tylko krewetek. Jak widać, pokarm Zbyszka Prackiego robi furorę. Ja jak zrobię pokarm, nie wiem, coś robię nie tak. Jedzą krewetki, ale nie rzucają się za pierwszym razem. Omijają go. Te dosyć, że tak powiem, szybko, w jeden dzień po prostu się przestawiły. Fakt, że teraz jest świeżo po przeprowadzce, bo w niedzielę była przeprowadzka. No to pewnie wygłodniałem, bo za bardzo ich nie karmiłem. O, świderek się pojawił, nasza dżowniczka.
No, kardynałek tutaj góruje i hybrydy. Już hybrydy, no, prawdopodobnie, przepraszam, hybrydy spinaty z kardynałkiem, bo takie bladzioszki, albo brzydkie spinaty. Ale mi się wydaje, że hybrydy. Tutaj jest taka bardziej, no, w deseniu spinaty, ta ciemniejsza. Ja też już ma takie kropki. Mam tu gdzieś samice z jajami spinaty, właśnie z takimi o większymi jak tutaj ciapkami. Powiem wam, że to fajnie wygląda, z takie ciapki. Takie żółte ciapki oczywiście. Dosyć ciekawie. Ogólnie krewetki raczej żyją. Tam cztery trupy naliczyłem. Tyle zobaczyłem, a resztę to pewnie one, że tak powiem, skonsumowały. Albo helenki, albo świderki, albo może wypławki. Może mam wypławki. Pewnie mam wypławki. Nie widzę tu za dużo tych białych orchidei. Albo ich jest malutko teraz, albo po prostu zlewają się z tym podłożem jasnym. No ich nie widać w ogóle. Ogólnie chyba akwarium ma się dobrze na razie. Jest dość czyste, mimo że woda jest ta sama. Oczyściło się, filterek wszystko załatwił. No zobaczymy, może ruszą jakieś tam okrzemki, liczę na to, żeby to wszystko fajnie szło. Zobaczymy, może jakieś coś ciekawego poopowiadam w przyszłości najbliższej, jakieś ciekawostki o hodowli krewetek napomknę, o tych ciekawostkach. Tylko mówię, no teraz miałem parę dni przeprowadzki, dużo bardzo pracy. Widzicie, cały czas ziewam, a w sumie nie widzicie. I trochę jestem zmęczony. A jeszcze nie skończyłem do końca przeprowadzki. Jeszcze będę jechał. Zaraz na mieszkanie. Ale fajnie, 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 patrzcie. Ładny, zielony meszek. Bez nawozów, że tak powiem, rośnie. Trochę zagloniony, ale fajny jest. Tu krewetki się zbierają, czyli chyba im służy nowy domek. I co mogę wam powiedzieć? No, zacznijcie je hodować. No. Nie wiem, na co czekacie. No, takie straszne te krewetki. Tylko po prostu jest parę zasad. Może właśnie o tym, co mówiłem przed chwilą, będę o tych zasadach może jakoś bardziej rozbudowywał, przygotowywał się. Może będą lepsze te filmiki z czasem. Dobra, to trzymajcie się. Na razie, cześć.